Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam do zaprezentowania fantastyczny samochód, mianowicie Infiniti QX70 wersji S, czyli najbogatszej dostępnej na rynku, jaka się pojawiła. 3-litrowy diesel w układzie V, 7-stopniowa skrzynia biegów, piękne 21-calowe felgi, 3-litrowy dieselek, jak to tutaj jest właśnie na emblemacie, bryła ponadczasowa, szerokie, wygodne auto z szerokim rozstawem osi, piękne relingi, klapa oczywiście elektryczna i chowa za sobą taką rzecz jak zestaw naprawczy, bo trudno tak duże koła i tak duże felgi za sobą dźwigać i nosić i zmieniać w trasie. Wnętrze imponuje wykończeniem i drogimi materiałami, mianowicie tutaj mamy skórzane fotele, całe auto jest wykończone naprawdę bardzo ładnie. I nie dość, że mamy fotele skórzane, to również wentylowane, chłodzone i grzane. A środek niesie za sobą kilka ciekawych innowacji. Mianowicie fajną i ciekawą rzeczą jest, jak w Porsche możemy auto przybliżyć. Tutaj kluczyk, po lewej stronie wkładamy kluczyk. I za pomocą przycisku start odpalamy sobie samochód i proszę bardzo, Infiniti, piękny napis, pięknie się pali. Teraz tak, zejdźmy tutaj może troszeczkę poniżej, uchylimy sobie tutaj nawigację, zejdźmy poniżej, a poniżej mamy automatyczną 7-stopniową skrzynię biegów i schodząc dalej, tutaj dokładnie, mamy zmienne zawieszenie, możemy przerzucić na sport i na wrócić też do auto, czyli zawieszenie będzie się dopasowywało do zmiennej trybów naszej, że tak powiem, jazdy indywidualnej. Tutaj mamy grzane i chłodzone fotele, wentylowane, także auto jest naprawdę super wyposażone, piękny, naprawdę ładny zegarek z emblematem Infiniti. Wszystkie możliwe asysty mamy tutaj do dyspozycji, czyli asystent zmiany pasa ruchu, mamy aktywny tempomat z możliwością zmian odległości, mamy czujnik martwego pola, czujnik dojeżdżania, także asystent też dojeżdżania do zbliżających się do nas pojazdów. Auto oprócz tej automatycznej skrzyni biegów ma też piękną łopatkową możliwość zmiany biegów. Ster fajny, wygodny, naprawdę jest to kawał fajnego auta. Do tego należy nadmienić, że mamy kamerę 360 stopni z różnymi, że tak powiem, widokami. Także też nam ona, może zaprezentujemy sobie tutaj, właśnie w ten sposób to funkcjonuje. Teraz powrót do nawigacji. I w nawigacji tutaj sobie fajnie możemy zoomować na zmianę, także taki bardzo przydatny jest to element. Oczywiście tutaj też przyciemnianie ekranu, co rzadko w samochodach występuje w tak ładnej, łatwej i dostępnej funkcji. Teraz dalej przejdźmy, bo mamy kolejną miłą niespodziankę, a mianowicie szyber dach i jak zauważyliście ciemną podsufitówkę, szyber dach pięknie nam tutaj uchyla się lub cało otwiera, także dwufunkcyjny. I ta ciemna podsufitówka naprawdę nadaje elegancji wnętrzu tym egzemplarzu jakże fantastycznego samochodu, którym jest Infiniti QX70 wersji S. Powiem tak, takimi autami już miałem przyjemność jeździć, mogę je naprawdę polecić jako sam egzemplarz. Ten jest bardzo bogato wyposażony, dodatkowo oczywiście w pamięć foteli, pełną elektrykę i we wszystkie dostępne nowinki z napędem na 4 koła. I z pięknymi felgami, jak to na zewnątrz żeśmy widzieli. Także naprawdę ten egzemplarz z tym wyposażeniem mogę polecić. Jakże niesamowity i ciekawy jest on właśnie. Także wszystkie dostępne informacje na temat tego auta, jak zawsze na naszej stronie papis.pl. Resztę informacji, których nie zawarłem w tej prezentacji, na pewno tam znajdziecie. I cóż, do zobaczenia na kolejnych YouTubach, kolejnych odsłonach naszych samochodów przez nas sprzedawanych. Do zobaczenia. Cześć.